A teraz chciałem krótko powiedzieć, mamy jeszcze mniej czasu, ale skupię się na najważniejszej rzeczy, czyli na straży marki Toastmasters, bo ta kwestia nie jest jeszcze sprawnie, nie funkcjonuje zbyt sprawnie u nas w kraju, szczególnie, że tych klubów jest coraz więcej i robi się coraz więcej zamieszania też. W związku z tym, ale tak, więc musimy przypomnieć sobie, jaka jest funkcja i rola wiceprezesa do spraw PR-u. Mam pytanie, kto był w Poznaniu na szkoleniu dla PR-owców? A ktoś był na szkoleniu wcześniej dla wiceprezesów? Okej, czyli gdzieś pół na pół jesteśmy, więc tym bardziej muszę o tym opowiedzieć. Jaka jest rola i zadania wiceprezesa do spraw PR-u? Przedstawić kilka źródeł, szczególnie jeśli chodzi o nową stronę, na której jest sporo materiałów. Na straży marki, czyli właśnie o funkcji głównej wiceprezesa do spraw PR-u, na czym polega, oraz może jak zdążymy, chciałbym z Wami porozmawiać o różnych możliwościach promocji klubu i spotkań. Więc mamy takie cztery w zasadzie rzeczy zasadnicze, tutaj więcej wypunktowałem. Pierwszym na miejscu to jest funkcji wiceprezesa do spraw PR-u jest ochrona marki Toastmasters. Nie przypadkiem, właśnie to jest na pierwszym miejscu, bo z jednej strony to jest promocja. My wszyscy jesteśmy promotorami, jako członkowie klubu promujemy klub. Natomiast wiceprezes do spraw PR-u odpowiada za to, że ten klub jest odpowiednio promowany. Więc też jego funkcja jest pełni rolę korygującą tego, co się dzieje. Zarządza marką Toastmasters w imieniu klubu. Drugim oczywiście zadaniem jest promocja. Promocja poprzez kanały społecznościowe, czyli public relations, publicity, aktualizacja też strony www i profili społecznościowych. To są takie podstawowe elementy, ale też wsparcie innych członków zarządu, jeśli chodzi o pewne działania, na przykład z wiceprezesem do spraw edukacji też powinniśmy współpracować, czy szczególnie z wiceprezesem do spraw członków, ponieważ on, wiceprezes zajmuje się pozyskiwaniem nowych członków, a my musimy go wspierać. To jest też nasza funkcja. Udział w spotkaniach zarządu, w klubu, spotkaniach. Jesteśmy członkami zarządu, powinniśmy też sprawować tę funkcję od tej strony. I przygotowanie następcy. Trzy wymiary komunikacji. Jakby to są takie trzy wymiary, filary. Pierwszy to jest wewnętrzny, tak? Czyli zajmujemy się wewnętrzną komunikacją w klubie. Odpowiadamy za to, żeby nasi członkowie wiedzieli, czym jest Toastmasters, czym jest marka, jaka jest idea klubu, jaki jest tagline i wiele różnych innych rzeczy, które są przedstawione w brand manualu. Komunikacja zewnętrzna, czyli promujemy klub na zewnątrz. Jeśli chodzi o osoby, które nie znają Toastmasters albo jakby całe otoczenie Toastmasters, w jakim uczestniczy klub. I wsparcie komunikacyjne członków, czyli poszczególnych osób. Danie im rady, porady, jak promować klub, co można mówić też poza klubem. Nowa strona. Czy kto z Was był na nowej stronie? Kto ją przeklikał? Doszliście do części tak zwanej public relations. Jest taka podstrona, na której jest podręcznik Let the World Know, czyli tam jest cała instrukcja, jakie są nasze zadania, funkcje, co powinniśmy robić, wskazówki, jak przygotowywać materiały prasowe, jak się kontaktować z mediami, wiele takich różnych rzeczy. Drugim ważnym elementem jest brand manual, czyli księga marki. To, co posiadają największe marki na świecie, posiadają księgi marki. Po to, aby to jest systematyzacja znaku i posługiwanie się znakiem komunikacji wtedy, kiedy jest więcej niż jedna osoba, która ma komunikować markę. Bo już wtedy, jak jest więcej niż jedna osoba, może dojść do zamieszania komunikacyjnego. Logotypy, zdjęcia, materiały graficzne, te wszystkie materiały są gotowe, przygotowane dla nas, żeby nam było łatwiej i sprawniej promować klub i komunikować się z innymi, tak? Wytyczne do tworzenia własnych materiałów. O tym właśnie dzisiaj trochę więcej opowiem. I oczywiście odniesienia do kanałów społecznościowych. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć o innych źródłach. Jest oczywiście strona Toastmasters Polska na Facebooku. Jest grupa Toastmasters Polska na Facebooku. Są też grupy dla dywizji poszczególnych. Nie wiem, czy to jest akurat jakieś takie rozwiązanie. Na pewno warto dołączyć, żeby być w grupie Toastmasters Polska. Jeżeli jesteście w poszczególnych dywizjach, też dołączcie do tych grup.
Lista polskich i polskojęzycznych klubów Toastmasters na Facebooku. Jest taka lista, którą utworzyłem, gdzie jak ją będziecie subskrybować, to będziecie mogli przeglądać aktywność wszystkich klubów Toastmasters w Polsce. Czyli być na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce. Wtedy jest łatwiej przygotować treści też na własne fanpage. Fanpage Toastmasters International oczywiście i grupa Toastmasters International na LinkedIn. Myślę, że tutaj też warto do tych grup dołączyć. Tam jest też sporo dyskusji, materiałów, można się zaangażować też na większej arenie niż tylko arena na naszego kraju. Jest też grupa zamknięta PR-owcy Polska. Ale dobrze, bo ja tak chciałem tak szybko, to jest jakby najważniejsza część. Chciałbym Was poprosić o to, abyście wstali. Zacznijmy od takiej prostej czynności. I chciałbym Was poznać. Więc poprosiłbym Was, żeby każdy z Was krzyknął głośno swoje imię. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Adrian! A teraz krzyknijmy Toastmasters wspólnie razem. Na raz, dwa, trzy. Więc raz, dwa, trzy. Toastmasters! Widzicie, jaka jest różnica, jeżeli każdy krzyczy indywidualną swoją jakąś nazwę, tak, tworzył jakąś markę. Nasze imiona są naszymi markami. Natomiast jeśli zaczniemy krzyczeć każdy co innego, no to tracimy klub, tracimy markę Toastmasters. Więc to tak, dziękuję, chciałem trochę rozgrzać nas i zobrazować też w inny sposób, na czym polega to, że mamy jeden logotyp i tym jednym logotypiem powinniśmy się posługiwać. Więc powinniśmy być takimi strażnikami. Marka oczywiście funkcjonuje już od wielu lat w komunikacji, w marketingu i marka, coraz więcej też się mówi o personal brandingu, o budowaniu marki osobistej. Tak więc też powinniśmy dbać o to, żeby budować własne marki, ale też jeżeli jesteśmy członkami organizacji Toastmasters, to żeby tworzyć organizację Toastmasters. Marka to jest to ekskluzywna idea, która jest związana z pewną ideą, pojęciem, wydarzeniem. Na przykład TLI też ma swoją markę, tak? TLI to jest ten skrót, który funkcjonuje i mamy pewne skojarzenia z TLI-em, czyli to jest już pewna marka. Mamy związane emocje z tym wydarzeniem. Na pewno po tej konferencji będziecie mieć jakieś określone emocje, skojarzenia. Jak usłyszycie następnym razem TLI, to już będziecie wiedzieć, z czym macie do czynienia. Bo jeśli chodzi o markę, marka ma w sobie zawartą pewną ideę, to co komunikujemy, żebyśmy mogli łatwiej przekazywać innym. Marki pozwalają nam się lepiej orientować, czyli po to są marki, żeby też móc się zorientować. Wchodzimy do sklepu, mamy 10 batoników, ale wiemy, że określony batonik o tej nazwie nam smakuje dzięki temu, że ma określoną markę. Ewentualnie ta sama marka wypuszcza jeszcze inny produkt, i wiemy, że jeśli ten batonik nam smakował, to prawdopodobnie od tej marki drugi batonik też nam będzie smakować, tak? Bo darzymy tą markę pewnym zaufaniem, tak? Mam już pewne skojarzenie emocjonalne i w jakiś sposób jesteśmy w nią zaangażowani. Tak samo my jesteśmy zaangażowani w organizację Toastmasters. Znacie ten znak. Jakie skojarzenia z nim macie? Hasło, tak? Tagline. Pierwsze skojarzenie. Ten znak powstał w latach 70. I to miało być najpierw tam skrzydło bogini Nike i tak dalej, jakieś tego typu rzeczy. Ale w każdym razie dzisiaj mamy pewne skojarzenie. Kojarzymy z tym słowem tagline, pewne jakieś emocje przychodzą nam na myśl. Wiemy, co to za produkt. Kolejny, tak? Znak, symbol i też logotyp, który od razu tworzy pewne skojarzenie emocjonalne. A ten znak znacie? Nie, to Wam powiem, tak, przybliżę. Marka Toastmasters, jeśli chodzi o samą nazwę, pierwsze spotkanie klubu było w 1924 roku ubiegłego wieku. Ale już w 1930 roku mieliśmy, pierwszy raz została użyta nazwa Toastmasters wprowadzona, czyli Toastmasters International. Ta organizacja wtedy bardzo szybko już się rozwijała w Stanach Zjednoczonych. I już wtedy zaczęto zauważać pewien problem, że ludzie zaczynają nadużywać marki, czyli tego wspólnego dobra, które my tworzymy, na własne partykularne interesy. Albo źle używać, tak? Zmieniać definicję. I już wtedy myślano o tym, że trzeba zastrzec tą markę. Tak finalnie w 1949 roku zastrzeżono znak
Toastmasters jako znak towarowy chroniony prawami autorskimi. Ten znak również jest w Unii Europejskiej chroniony prawnie i mogą grozić nam restrykcje prawne pod tym względem, jeżeli będziemy się niewłaściwie nim posługiwać, tak? Czyli organizacja Toastmasters może nas zaskarżyć i ma ku temu wszelkie podstawy, jeżeli naruszyliśmy ten znak. Czyli naruszyliśmy dobro organizacji Toastmasters. Ten logotyp też pewnie znacie, on funkcjonował dosyć długo. Mieliśmy w historii Toastmasters organizacji dwa rebrandingi. Ostatni był w 2011 roku. Do tego czasu właśnie funkcjonował ten znak. Oficjalny logotyp znacie. I chciałbym przejść od razu do księgi marki. Kto z Was ją czytał? I używał. Ważna kwestia. Więc jeśli chodzi o księgę marki, bo tutaj wokół tego chciałbym się skupić. Księga marki zawiera wiele pożytecznych informacji, takich właśnie jak się komunikować, jak można nawet krótko przedstawić ideę Toastmasters, jak powinniśmy to przedstawić, jak logotypu używać, w jaki sposób, jakich fontów używać, jakich zdjęć możemy używać. I też jaki mamy tagline i dlaczego, jak powinniśmy pozycjonować markę. To jest, uważam, że to jest obowiązkowa lektura każdego wiceprezesa do spraw PR-u, który powinien na początku swojej, jak to się powiedzieć, kadencji dostać taki dokument, żeby go przejrzeć. Może moglibyśmy robić nawet testy ze znajomości i taki dzisiaj mały test zrobimy sobie. Oczywiście to, co jest określone w księdze marki, jest określone, ale nie da się wszystkiego opisać. Zawsze są jakieś sytuacje sporne, które wiążą się z pewnymi dylematami, tak? Czyli chcemy coś zrobić, ale nie jesteśmy pewni, to można się z tym zgłosić do wiceprezesa do spraw PR-u w klubie, czy też, bo my jako członkowie zarządu jesteśmy za to odpowiedzialni na szczeblu klubowym, potem znowu jest Public Relations Officer, jak jest dla Polski, dla dystryktu i tak dalej. Oczywiście do tych osób powinniśmy się zwrócić z takimi kwestiami, ale też jest cały dział w Toastmasters International w centrali powołany po to, aby służyć nam informacjom i radom. Pod tym mailem, jak napiszecie maila, bardzo szybko powinniście dostać odpowiedź, myślę, w ciągu kilku dni na wasz dylemat. Śmiało możecie pisać, jeżeli na przykład tworzycie jakąś nową ulotkę, materiał i nie jesteście pewni, czy to jest dobrze przygotowane, tak? Czyli to jest zgodne z marką Toastmasters. Jeszcze jest na stronie toastmasters.org formularz, w którym też można określić pewien problem, jaki mamy, dylemat i go przedstawić, wysłać za pomocą formularza. Także Toastmasters International Central bardzo dużo robi w tym kierunku, aby chronić swój znak. Tak więc, ten, jak wspomniałem, znak jest zastrzeżony, tak? Czyli mamy logotyp, czyli logo i znak słowny Toastmasters International. Ten znak jest zastrzeżony prawnie, prawami autorskimi, to jest zastrzeżony znak towarowy. Możecie się spokojnie powołać, jeżeli ktoś chce tego znaku używać w niewłaściwy sposób, że tutaj mogą go czekać pewne restrykcje. Mamy różne warianty oczywiście znaku, możemy używać go w wersji kolorowej, czarno-białej, są różne odcienie, które też są dozwolone, zgodnie z barwami Toastmasters, które Wam pokażę. I tak, na przykład można używać formy rewersu, czy w skali szarości, albo black and white i jeszcze w tych innych kolorach. I właśnie jakich kolorach? Mamy 6 oficjalnych kolorów Toastmasters, które są bardzo precyzyjnie określone, których warto używać w prezentacjach. Oczywiście możemy nimi na jakiś sposób manipulować, tak? Czyli ja użyłem tego takiego, można powiedzieć, bordowego koloru w tej prezentacji. Użyłem białego i bordowego, tak? W zestawieniu, żeby to zestawienie było kontrastowe. Tu są pewne wytyczne, parametry, jak możemy określić w programie graficznym te barwy, projektując materiały promocyjne na przykład. Oczywiście ten znak też powinien, wokół tego znaku powinna być pewna bariera, tak zwana bezpieczeństwa, tak? Czyli ważnym elementem jest, żeby ten znak nie nachodził, albo nie był przysłonięty, albo się nie stykał z innymi logotypami, czasami na jakichś materiałach, ulotkach jest dodawany ten znak w niewłaściwy sposób. I tutaj nawet jest określony, w jaki sposób w najmniejszej formie może być używany, tak? Czyli też tutaj są pewne precyzyjne informacje. Jako organizator Toastmasters spełnia pewną misję, tak samo to się objawia w zdjęciach, materiałach wizualnych, to też są materiały komunikujące pewne rzeczy. Zdjęcia.
Zdjęcia, na jakich możemy używać, to oczywiście zdjęcia ze spotkań. Jeżeli robimy ulotkę, możemy użyć gotowych materiałów, które są, czyli zdjęć stokowych, które są na stronie Toastmasters do pobrania. Można użyć też własnych. Te zdjęcia powinny przedstawiać właśnie mówców, jakieś spotkania networkingowe, materiały z konferencji, z konkursów. Najlepiej właśnie, żeby były typowo materiałami ze spotkań klubu. Czyli nie jakichś innych sytuacji, nawet konferencji, na których Toastmasterzy nie brali udziału. Jakich obrazków nie można używać? Zwierząt, widoków, dzieci i tego typu rzeczy. Więc chcemy czasem coś śmiesznego robić, ale na oficjalnym materiale, który ma promować klub, nie róbmy tego. Bo na Facebooku, w poście to trochę inaczej wygląda, tak? Ale jeżeli chcemy już robić pewne zdjęcie cover photo, tak? Czyli zdjęcie w tle, ono powinno posiadać swój określony ton, który jest określony też w księdze marki. Mamy pewną praktykę i mamy pewne złe praktyki. Dobrą, widzicie tutaj, na przykład ograniczono, odchudzono, można powiedzieć, trochę ten znak, zmieniono kolory, dodano jakiś jeszcze tagline, spłaszczono, dosyć często się to zdarza, że ludzie po prostu wrzucają na agendach, ja spotkałem na spotkaniach klubu, że wrzucają logotyp, ale tak przypadkiem chcieli go, się nie mieścił, to go troszkę tak zmniejszymy, ale tylko z jednej strony, nie? I tak troszkę tak się robi płaski. Tak samo gdzieś w lewo, w prawo, wiadomo, że czasem się gibamy, ale znak powinien stać statycznie. Również tutaj jest kwestia dosyć często nadużywana, to jest tło, tak? Czyli ten znak, można dodać go, ale na tle 6 kolorów organizacji Toastmasters. Nie można go też lekko podświetlać, chyba że używamy podświetlenia, które jest w gotowych materiałach na stronie Toastmasters. Tam są takie promienie słoneczne, tak? Tego możemy używać, ale już tutaj kwestia tego typu odpada. Myślę, że to jeszcze gdzieś tam, jak to co zrobimy, to nie jest tak źle. No, zdecydowanie jak nałożymy jakiś kolor, jeszcze tam gdzieś można się tego trzymać, ale na pewno już pewne takie nadużycia nie powinny wchodzić zupełnie w grę. I oczywiście w księdze marki mamy też typografię. Odpowiednie fonty, jakimi możemy się posługiwać. Te fonty, jak coś mam, mogę wam przesłać, jeżeli ich potrzebujecie. Takim głównym fontem jest Gotham. Piękny font. Czy mógłbyś udostępnić te fonty permanentnie dla tej grupy dyskusyjnej PR-owej? Bo co roku jest zawsze to samo pytanie o te fonty. Mhm. I gdybyś to jakoś permanentnie umieścił, to byłoby za rzemiste. Tak zrobię, proszę. To nie ma funkcjonalnego. Nie ma. Nie było ostatnio, bo są płatne fonty, ale akurat jak napisze się na brandy, to z Masterplay to też przesyłają cały pakiet. Tak, bo to jest w ten sposób. Na stronie nie może być, ale Toastmasters wykupiło te fonty, czyli zapłaciło za posługiwanie się nimi, więc my jako rzecznicy Toastmasters też możemy się nimi posługiwać. I tutaj jest tak. Gotham, to jest, on jest główny, proszę? Tych fontów nie możemy używać w webie, prawda? Tych fontów w webie? Możemy używać. Tylko właśnie, webowa praktyka właśnie, jest taka... Nie chcieli wystawiać typekita do tego. Proszę? Żadnego typekita nie chcieli wystawiać. Ale nie wiem, typekit... nie wiem. Nie, chodzi o to, żebyśmy mogli webowo fontu używać. Webowy font sugerowany to jest Arial. Dlaczego? Bo przeglądarki, możemy zdefiniować w przeglądarce określony font, ale nie wszystkie przeglądarki odpowiednio go szczytają, tak? Ale możemy zainkludować. Znaczy już teraz przeglądarki czytają. Czyli inaczej, trzeba mieć na serwerze jaką osobowość. Tak, dobrze. Do materiałów, tak? Czyli na przykład podpisujemy... Piszemy Toastmasters Kraków, klub czy i tego typu rzeczy, używamy go tam. Chcemy napisać tekst, czyli już pod nagłówkiem używamy Myriad Pro i tak dalej. Tak. Najlepiej go tam nazwę klubu używać. I to jest tak. Kiedy możemy używać logotypu? Bo tutaj też jest ważne. Gdy promujemy wszelkiego rodzaju wydarzenia klubowe. Wydarzenia specjalne możemy się posługiwać znakiem Toastmasters w odpowiedni sposób. Kiedy tworzymy newslettery, materiały ze spotkań, kiedy tworzymy agendy,
Oczywiście, po to jest ten znak, kiedy tworzymy oficjalną stronę. Ale nie możemy tego używać, kiedy na przykład tworzymy własnego bloga i na tym blogu jesteśmy toastmasterami, chcemy pokazać, że jesteśmy liderami i tak dalej. Nie możemy używać w własnych celach logotypu Toastmasters. Tak samo na jakichś materiałach, na przykład jeżeli jakaś organizacja zwraca się do nas, żebyśmy zostali patronami jakiegoś wydarzenia, niestety nie możemy używać tego znaku i nie możemy im przekazać, żeby oni użyli w swoim wydarzeniu logotypu Toastmasters. Chyba że porozumiemy się z centralą i centrala wyrazi na to zgodę. Czy w takim razie, jeżeli jest na przykład jakaś konferencja i nasz klub byłby partnerem jakimś jednym z takich głównych, to nie mogą być na przykład na banerze? Nie. Tak? Chyba że porozumiecie się z centralą. Tak? Nawet bez loga nie możemy promować jakiegoś wydarzenia nie toastmasterowego. Czyli to też działa drugą stroną. Współorganizatorem czegoś, co jest stricte edukacyjne i zdecydowanie jest dla ludzi, jak zwierzę, dzieci tak dalej. Możemy być partnerem, ale nie możemy być patronem jakiegoś wydarzenia, nie możemy promować jakiegoś wydarzenia, które nie jest nasze. Tak, po prostu ktoś nie może czerpać z mocy marki Toastmasters w jakichś innych celach, tak? Tak samo... Jeśli w nazwie naszego klubu jest słowo Toastmasters, to czy jako samą nazwę, jako nazwę klubu możemy użyć? Myślę, że tak, ale dobrze byłoby się o to jeszcze dopytać z centrali. Jeżeli macie dylemat, wtedy faktycznie na pisać na brand. Blogi, podcasty, jak mówiłem, wideo, niezależne strony na produktach niekupionych w sklepie Toastmasters International. Nie wiem, na przykład rola was, czy to można zrobić, czy nie? Można, ale trzeba wysłać do centrali, żeby zatwierdziła. Czyli tutaj w ten sposób, tak? To jest samo uczucie właśnie. Chodzi mi o to, że jeśli jesteśmy patronem, to też nas zaprosi do wydarzenia. I wśród logotypów patroni wydarzenia możemy umieścić przecież nasz logotyp. Nie wolno. Nie możemy, nie mamy takiej mocy decyzyjnej, żeby posługiwać się znakiem Toastmasters, dawać komuś innemu prawo do posługiwania się tym znakiem. Okay. Chyba że centrala nam na to pozwoli. Zawsze. Aha, czyli jeśli centrala się zgodzi, bo no nie wiem, jeśli na przykład... Ale raczej się nie zgodzi. Mówiliśmy ludzi, jak prezentować zespół przed inwestorem. I to nie było w ten sposób nagłośnione. Czy to nie jest jakby promocja Toastmasters? Dla bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. Okay, czyli nie możemy dawać logotypu, weźcie, wróćcie na konferencję, na materiał konferencyjny, bo to jest czyjaś konferencja, tak? Tak. I nie może istnieć tam Toastmasters, czyli jest tylko do zadań związanych z działalnością klubu, yes. Tak? Czyli konkursami, konferencjami typu właśnie ta konferencja, szkolenia dla oficerów, konkursy, zwykłe spotkania, jak najbardziej, spotkania demo, tak? Pytanie, nie możemy być partnerem, czy możemy być współtwórcą, czyli na przykład Toastmasters plus organizacja studencka X wspólnie tworzą konferencję. Czy wtedy można na przykład na banerze użyć organizatorzy, ta organizacja plus Toastmasters? Że nie jesteśmy partnerami, tylko tworzymy, tylko jakby w porozumieniu z panie brandów. Partnerami możemy być, nie możemy tak. Być patronami. Możemy być współorganizatorem, możemy być partnerem. Wtedy ale nie możemy zatakać. Ale to musi być stricte edukacyjne, stricte zgodne. Niekomercyjne. Z kierunkiem postmasterowym, niekomercyjne, a to musi być stricte zgodne. To znaczy, to nie może być konferencja dotycząca grafiki albo promowania, nie wiem, stowarzyszeń. To musi być coś stricte związanego z komunikacją, z podobnymi rzeczami postmasterowymi. Czyli wtedy może być współorganizatorem, wtedy brand może być na takim wydarzeniu. Tak, ale dla pewności w niektórych sytuacjach dobrze się spytać centrami. Czy w momencie, jeżeli byśmy chcieli na przykład przeprowadzić na transmisję online, czy jakieś webinarium na temat wystąpień, nawet jeżeli to miałoby być na członku, to czy możemy wtedy używać jakby przy jakimś tam wstępie brandu? Tutaj no... Ja bym się spytał o to, wiesz, nie odpowiem ci na tą kwestię, tak, bo tutaj na przykład wiele klubów robi nagrania ze spotkań i... Pytanie, czy można było teoretycznie napisane, że nie można gdzieś udostępniać nagrań, tylko właśnie nie wiem, w jakim spektrum to jest, to działa. Teoretycznie nie powinniśmy na tych nagraniach nawet pisać to z Masters. Nie powinniśmy. Ale ja bym się o to dopytał, tak? I nawet może powiem tak, że ja się o to spytam i też wyślę wam w mailu. Tutaj poszła lista, pewnie do was,
tak? Żebyście podali adresy mailowe swoje. Jeszcze jedna kartka miała iść na adresy mailowe. A dałeś mi tą kartkę? Dzięki. Przepraszam, tych filmów, jeżeli tworzymy, mamy nagrania z własnych wystąpień. Materiał promocyjny polega na tym, że rzeczywiście na przykład na stronę klik, ale czołówką do kliku jest logotyp Toastmasters, jakaś muzyczka i tak dalej, jest przemówienie i zamknięcie logotyp Toastmasters. Tak nie może być. Z tego, co jest przedstawione oficjalnie, to nie powinno być, tak? Ale ja bym chciał to rozwiązać, czyli dopytać się, sprecyzować. Bo sam nasz klub. Tak, no i są pewne sytuacje, precedensy, które się pojawiają z pewną specyfiką. I na przykład właśnie dzisiaj na tym się chcę się skupić, czyli na ukazaniu logotypu Toastmasters w mediach społecznościowych. Na polskiej stronie raczej nie. Ale czyli pytamy na brand mapa z procesu, Tak. Polecam tą stronę, przyjąć, że tam jest mnóstwo ciekawych materiałów, jeżeli się zalogujecie. Część materiałów można oczywiście, że tam są ceny, żeby kupić, ale można wersję elektronicznej pobrać za darmo. Także tutaj jeśli chodzi o... Nie kupione w sklepie. Czyli właśnie chodzi o baner taki, prawda, że... To, co jest w sklepie, czyli jeżeli chcemy zrobić kubek z logotypem Toastmasters, to powinniśmy zamówić to ze sklepu Toastmasters International, tak? Taki kubek możemy zrobić, tak? Ale byłby tutaj problem, jakby to był logotyp Toastmasters na nim. Śliczny kubek w ogóle, także dlatego go wziąłem. Oczywiście tutaj logotyp tak, no bo tutaj mamy agendę, mamy informacje, tak? Ale jeżeli to było jakieś inne wydarzenie, już nie może być. Zaraz jeszcze też zobaczymy, bo... Tak? Mam takie pytanie, ponieważ odnośnie informowania Toastmasters poprzez jakąś wizualną pomoc, typu grupka internetowa, taki internetowy wpływ, można, jeżeli są osoby, które w swoim środowisku pracy chciałyby zapromować Toastmasters, czy mogłyby na przykład wydrukować taki plakat i rozmieścić u siebie w filmie, czy to jest już... Nie, to mogą, tak, tylko ten plakat musi być zgodny z wytycznymi księgi marki, a takie przykładowe materiały promocyjne, one są do pobrania na stronie Toastmasters.org, tylko w języku angielskim był projekt nawet utworzenia takiej ulotki dla całej Polski promującej Toastmasters, ale gdzieś ta sprawa się zatrzymała na pewnym etapie. Tak. My możemy oczywiście pójść, możemy pójść na przykład do jakiejś firmy, opowiedzieć o Toastmasters, tak, że jest taka organizacja, wziąć baner klubowy, że jest taki nasz klub, możemy opowiedzieć o tym klubie, jak najbardziej, tak, kiedy promujemy klub, kiedy już gdzieś wchodzimy w jakimś, mamy jakby, ktoś może czerpać korzyść z marki Toastmasters, czy tej organizacji, jakąś jeszcze tym bardziej komercyjną, to jest zabronione, to jest, ten sposób to działa. Nie może. Nie. Mogą napisać, że będzie takie spotkanie, ktoś tam z klubu przyjdzie, czy taki klub, ale już na tym byśmy się zatrzymali. Chyba, że udostępnią ten plakat, gotowy, przygotowany, zgodny z brand manualem. Chodzi mi o jedną ważną rzecz, bo logotypy, tak? Tutaj jest zestawienie logotypów na Facebooku sporej części klubów u nas w Polsce. Jak widzicie, jest troszkę taki, można powiedzieć, bałagan. Tutaj mamy różne rozwiązania i oczywiście fajnie, bo kluby się dzięki temu wyróżniają, tak? Wchodzimy i widzimy, że ten to jest ten klub, bo ma taki znaczek, ten ma taki, tak? Ale to nie służy, to osłabia markę Toastmasters, czyli osłabia też nas. Osłabia klub pojedynczy, jeżeli posługujemy się innym znakiem. I takie mam do was pytanie. Jest tu 8 znaków. Który logotyp jest poprawny? Tak, to jest jedyny poprawny logotyp. Oficjalnie przedstawiony przez Toastmasters logotyp, jaki możecie używać na Facebooku. Natomiast można się skontaktować z nimi, ewentualnie mogą się zgodzić na to, że można zrobić coś takiego.
Ale jeżeli się posługujemy, promujemy klub, organizację Toastmasters International, musi być zawsze ten logotyp. Nie ma innej opcji. Natomiast jeśli promujemy klub w jakimś materiale, czyli na przykład w logotypie, w zdjęciu profilowym jest logotyp Toastmasters, ale później możemy też używać w innych materiałach, że Toastmasters Kraków, tak? Czy jakaś inna klubu, nazwa inna klubu, z tego względu, że no chcemy też wyróżnić ten klub na tle innych, tak? Pokazać, że to jest ten nasz. Ale w pierwszej linii musi być oficjalny logotyp, tak? Czyli oficjalna linia. Tak samo jak ta konferencja, tak? Ma swoją nazwę, Gwiezdny TLI, tak? Tutaj ma moc, w grupie jest, tak? Czyli tagline. I oczywiście jest branding cały stworzony. Okej, to jest w porządku, tak? Bo promujemy, ale na zewnątrz musi iść logotyp Toastmasters. Przede wszystkim, że to jest organizacja Toastmasters, więc promując tą konferencję na zewnątrz, powinien iść w pierwszej kolejności logotyp Toastmasters. I jeśli chodzi o te znaki, więc ja powiem tak, mniej więcej na te cztery jest takie przyzwolenie, tak, czyli one są zgodne z wytycznymi księgi marki, tak, bo jest odpowiedni kolor tła, jest hasło, jest font i tak dalej, ale najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie. Natomiast no niestety te rozwiązania muszą odpaść. I prosiłbym Was o zmianę tych rzeczy, tak? Jeżeli Wasze kluby mają jakieś inne logotypy, zmieńcie jednak na... Tak? Adrianie, mam takie pytanie i prośbę, czy mógłbyś napisać takiego oficjalnego maila do oficerów w Polsce, czyli do Division Governora, gubernatorów, odnośnie logotypów w klubach, bo tego się zaczyna robić coraz więcej, na przykład w moim areale, komfort, o czym rozmawialiśmy, żeby po prostu móc przesłać to do klubów, żeby móc też z klubami rozmawiać otwarcie na ten temat, żeby nie osłabiały marki Toastmasters, a wzmacniały, żebyśmy taką informację przygotować dla nas wszystkich, którzy mogą. Ja bym zrobił właśnie tak, zebrał adresy mailowe, wyślę Wam te materiały, wyślę Wam tą prezentację. Jeszcze tam dostanę kilka więcej takich detali na temat, co wolno, a co nie wolno, dopiszę. I taką informację też przygotuję, którą będzie można rozesłać.